Wicepremier Mateusz Morawiecki wziął też udział w otwarciu nowej lotniczej fabryki w Ropczycach. To wspólne przedsięwzięcie dwóch wielkich koncernów, francuskiego Safrana i brytyjskiego Rolls-Royce'a. W Ropczycach będą produkowane przekładnie mocy do silników samolotu Airbus. Już teraz pracę znalazło 50 osób, a docelowo zakład będzie miał 200 pracowników. Dariusz Rosołowski już pracuje w nowym zakładzie. Trafił tu niemal prosto z linii produkcyjnej fabryki Safrana w Sędziszowie Małopolskim. Jest przekonany, że takie miejsca pracy mają ogromne znaczenie, głównie dla absolwentów szkół zawodowych i uczelni. To jest na pewno duża szansa dla wszystkich, którzy szukają pracy. No, nawet mi się wydaje, że ci, którzy myślą o wyjeździe za granicę, jeśli by podjęli taką pracę w zakładzie takim jak tutaj, mają szansę na przyszłość, na lepszą przyszłość. Zakład powstał na prawie 8-hektarowej działce na ropczyckim osiedlu Czekaj, tuż przy drodze łączącej przemysłową część miasta z krajową czwórką. Samorząd jest przekonany, że sprzedaż tych terenów właśnie angielsko-francuskiemu koncernowi i powstanie tu super nowoczesnej fabryki to wielki sukces i szansa nie tylko na miejsca pracy, ale rozwój inwestycyjny tych terenów. To widać po mnie, uśmiechnięty jestem, radosny, nie tylko ja, wszyscy moi koledzy samorządowcy, którzy tutaj są z nami. Na pewno cieszą się mieszkańcy Ropczyc, bo to piękny zakład. Widać z zewnątrz, że piękny. W środku widzimy to wspaniałe wyposażenie, które ciągle jest uzupełniane. Nowy zakład kosztował około 60 milionów euro i będzie produkował elementy silników Trent do Airbusów i samolotów odrzutowych nowej generacji dla biznesu. To znaczy, że na co dzień będą tu wykorzystywane najnowsze technologie i innowacyjne rozwiązania. Tutaj znajdzie pracę kilkuset polskich inżynierów. Bardzo się cieszę z tego, że mogę powiedzieć, Polska jest w centrum Europy i to centrum Europy dzisiaj jest właśnie tutaj w Ropczycach. W otwarciu zakładu wzięli udział szefowie koncernów Safran i Rolls-Royce, bo spółka Aero Gearbox to efekt ich współpracy. Ale też przedstawiciele firm Doliny Lotniczej, której częścią jest nowy zakład. Jak zgodnie podkreślali także gospodarze województwa, ten lotniczy klaster to duma Podkarpacia. Bo nie ma na świecie samolotu, który nie miałby części produkowanej w którejś z lotniczych firm w Mielcu, Rzeszowie, Krośnie, Sędziszowie czy od dziś w Ropczycach. A rozwój tej inteligentnej specjalizacji Podkarpacia to rodzaj trampoliny rozwojowej. Była, jest i będzie. Tak. Ponieważ, no cóż, tworzy miejsca pracy, bardzo atrakcyjne. Muszę powiedzieć, że tak atrakcyjne, że mimo wielkiego popytu na wykwalifikowanych pracowników technicznych, bo to głównie technika, w naszych fabrykach panuje stabilizacja zatrudnieniowa, to znaczy tak zwana rotacja jest niewielka. Dolina Lotnicza to dziś ponad 20 tysięcy miejsc pracy i 90% wszystkich firm lotniczych w Polsce. Dziś powiększyła się o zakład w Ropczycach, ale też rozpoczęła współpracę z Samsung Inkubatorem, czyli laboratorium dla start-upów. To realizowany także z Politechniką Rzeszowską projekt, który będzie wspierał małe, innowacyjne firmy zajmujące się informatyką.